Dzisiaj bohaterem dyskusji był Gilles Deleuze. Wzięliśmy na warsztat kilka jego tekstów. Nie były to akurat te teksty, w których Deleuze wykłada swoją teorię czy koncepcję sztuki jako takiej. Raczej teksty, w których porusza na różne sposoby i przy okazji różnych innych problemów. Pytanie o sytuację, położenie i funkcję artysty, tudzież o możliwość lub niemożliwość tworzenia i twórczości dzisiaj. To dzisiaj jest o tyle ważne, że zastanawialiśmy się też na podstawie jednego z tekstów Deleuze'a właśnie nad sposobem, w jaki Deleuze diagnozuje właśnie dzisiejszą czy aktualną sytuację. Czytaliśmy tekst zatytułowany Postscriptum do społeczeństw kontroli, gdzie Deleuze w pewien sposób przedłużając Foucaultowską analizę czy analitykę władzy wprowadza poza i obok Foucaultowskiego pojęcia dyscypliny i dyscyplinarności pojęcie kontroli jako to pojęcie, które najlepiej w jego przekonaniu zdaje sprawę z pewnych procesów, które się aktualnie dokonują, z pewnej transformacji, jakiej ulega najogólniej rzecz biorąc współczesny kapitalizm. Chodzi o takie przejście i o taką transformację, w wyniku której znów no, w najogólniejszym sensie znika jakaś taka struktura zhierarchizowana, oparta na relacjach wertykalnych. Znika system, który działa zgodnie z jakimiś sztywnymi i niemodyfikowalnymi regułami, a na jego miejsce wkracza coś w rodzaju sieci, rozproszonego systemu relacji, które stale się zmieniają i nie są zdefiniowane i określone z góry w jakiś jeden sposób. System elastyczny i dynamiczny, oparty właśnie na rozproszeniu i relacjach horyzontalnych, ale zarazem, czyli w pewnym sensie uwalniający pewien, tak się przynajmniej wydaje na pierwszy rzut oka, pewien potencjał twórczy, ale zarazem w osobliwy sposób ten sam twórczy potencjał neutralizujący. I tutaj właśnie pojawiło się pytanie, które właściwie zdominowało całą naszą dyskusję. Pytanie, jak w tej nowej sytuacji odnajduje się twórca, artysta, jak możliwa jest w nim twórczość, tak? Twórczość rozumiana jako działanie destabilizujące w pewien sposób ten i tak już zdestabilizowany i rozproszony system, wprowadzająca do niego jakieś zakłócenie, działanie wynajdujące jakąś nową składnię, jak czasem mówił Deleuze a propos Godarda. Zastanawialiśmy się nad tym za Deleuze'em poniekąd, gdzie, jak, w jakich warunkach tego rodzaju sztuka czy tego rodzaju twórcze działanie się zaznacza, powstaje, na czym ona polega, no i właśnie jak jest ono możliwe. Zastanawialiśmy się, czy istnieją na przykład na polskiej scenie artystycznej twórcy, którzy realizują tego rodzaju strategie, czy na przykład sztuka krytyczna, albo ta sztuka, która uważa się za krytyczną, robi coś takiego, a jeśli nie, to dlaczego, i tak dalej, i tak dalej. Właściwie ta dyskusja trwa również w tej chwili, tylko przeniosła się w mniej oficjalne miejsce. Dziękuję. Mówiłem ja, czyli Michał Herer.